dobry, witam Państwa. Dzisiaj zaprosiłam panią dr Małgorzatę Hojak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiały o oszczędzaniu. Oszczędzanie to jest kluczowa umiejętność, którą powinien posiadać człowiek przedsiębiorczy. Zgodnie z definicją oznacza to odkładanie części pieniędzy na jakiś cel, nie wydawanie wszystkiego od razu. Fundacja Banku Millennium postawiła sobie za cel wpływanie na postawy finansowe Polaków już od najmłodszych lat. Dlatego w przedszkolu prowadzimy warsztaty, które zachęcają dzieci do oszczędzania. Z wielu badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że dzieci otrzymują kieszonkowe od rodziców, natomiast rzadko które oszczędza. Co możemy zaproponować rodzicom? W jaki sposób możemy uczyć dzieci oszczędzania? Zacznijmy od tego, że dawanie kieszonkowego jest generalnie tematem bardzo kontrowersyjnym. Wśród rodziców, wśród nauczycieli, pedagogów dyskusja toczy się, podejrzewam, że będzie toczyć się jeszcze przez ładnych parę lat. Natomiast wydaje mi się, że kluczową kwestią nie jest samo dawanie kieszonkowego, ale raczej sposób, w jaki dajemy to kieszonkowe. Dlatego, że dawanie dziecku pieniędzy może bardzo łatwo przyczynić się do kształtowania postawy roszczeniowej. A nie jest to ten typ postawy, którą chcielibyśmy mieć czy widzieć u dziecka przedsiębiorczego. Ja jestem zwolennikiem dawania kieszonkowego. Natomiast co zrobić, żeby to nie była taka typowa darowizna? Warto dawanie kieszonkowego zorganizować w trochę inny sposób. Możemy na przykład umówić się z dzieckiem, że owszem, będzie otrzymywało kieszonkowe, ale w zamian za to będzie zobowiązane do wykonywania jednej czy dwóch prac jakichś domowych albo dodatkowych w ciągu tygodnia czy w ciągu dwóch tygodni. I wtedy mamy taką sytuację, że dziecko owszem, dostaje pieniążki, dostaje ich pewnie więcej niż byłoby w stanie zarobić wykonując konkretne prace domowe, ale ma też poczucie, że nie jest to darowizna, nie jest to coś, co mu się należy, tylko coś, na co musi sobie chociaż trochę zasłużyć, musi chociaż trochę zapracować. Kieszonkowe możemy bardzo łatwo połączyć z oszczędzaniem. Wystarczy kwotę, którą dajemy dziecku, podzielić na dwie części. Jedną odkładamy na później. Natomiast drugą dziecko może przeznaczyć na jakieś bieżące wydatki. Jest to bardzo skuteczny sposób, dlatego że umożliwia dawanie dziecku natychmiastowej gratyfikacji. Natychmiastowej to znaczy co kilka dni, na przykład co tydzień, a to z kolei pozwala bardzo łatwo utrwalić pożądane zachowanie albo pożądany przez nas efekt. A co z małymi dziećmi? Na przykład trzylatkami. Czy trzylatkowi też powinniśmy dawać pieniądze? Wydaje mi się, że trzylatki są za małe, żeby otrzymywać kieszonkowe w formie pieniędzy, ale możemy zorganizować to w trochę inny sposób. Warto wykorzystać tak zwaną metodę żetonową. Polega ona na tym, że za wykonanie jakiegoś zadania, czy na przykład chociażby za przestrzeganie zasad, dzieci otrzymują jakieś naklejki bądź pieczątki. Po uzbieraniu określonej ilości mogą je wymienić na zabawkę, na owoc, na jakiś przywilej. Czasem jest organizowane na przykład w przedszkolach wyjście dla całej klasy, chociażby na trampoliny. Jest to bardzo dobry sposób, żeby małym dzieciom pokazać, że rzeczywiście mogę oszczędzać, mogę zbierać i mogę w ramach tego uzyskać jakąś nagrodę, która wiąże się z przyjemnością, a co za tym idzie z powtarzaniem zachowania. Podoba mi się pomysł z naklejkami. Myślę, że metoda żetonowa zadziała na maluchy. Dodatkowo możemy polecić rodzicom obejrzenie filmu Pan Sebastian i pierwsze oszczędności. Film jest dostępny na stronie Fundacji Banku Millennium. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu i zapraszam ponownie. Podobno skuteczną metodą edukacji finansowej dzieci jest metoda trzech słoików. Na czym ona polega? Metoda ta generalnie polega na zastąpieniu jednej świnki skarbonki trzema słoikami bądź trzema świnkami. I w tej sytuacji nasze dziecko, które dostaje chociażby kieszonkowe bądź inne prezenty finansowe od dziadków, generalnie jeżeli dysponuje jakąś kwotą, ma za zadanie podzielić tę kwotę na trzy części. Pierwsza część jest przeznaczona na oszczędności albo na coś, co dziecko sobie kupi za jakiś czas, więc musi poczekać na ten zakup. Druga część kwoty, którą dziecko otrzymuje lub ma lub dysponuje tą kwotą, jest przeznaczona na zakupy tu i teraz, więc możemy ją wykorzystać nawet tego samego dnia, w którym dziecko ją dostało. Natomiast trzecią część kwoty dziecko ma przeznaczyć na pomoc innym osobom. Może to być zakup czegoś dla kogoś, możliwości jest bardzo wiele. Istotne jest to, że w tej metodzie dziecko ma uczyć się, że część kwoty, którą dostajemy, część funduszy, które dostajemy, mamy odkładać. I jeżeli będziemy to z dzieckiem ćwiczyć, będziemy dziecko zachęcać do takiej czynności, wejdzie ona w nawyk i później już nie będzie z tym problemu. Słyszałam, że ciekawą metodą na oszczędzanie jest metoda bank taty.
jak ją stosować. Jest to bardzo dobry sposób, żeby nauczyć dzieci odpowiedzialności finansowej i oszczędzania. Polega on na tym, że w rodzinie stwarzamy dziecku taką sytuację, jaką my dorośli mamy, zakładając konto oszczędnościowe w banku. To znaczy, tata bądź mama zmieniają się w bank, który przyjmuje określoną kwotę i za jej przechowywanie bądź dokładanie kolejnych środków oferuje dziecku konkretne korzyści. To znaczy, że za miesiąc bądź dwa, jeżeli te środki nie zostaną ruszone, dziecko otrzyma konkretną gratyfikację. Żeby nasz eksperyment się udał, warto byłoby i warto przyjąć takie warunki, które będą dla dziecka atrakcyjne. To znaczy, że ono po tym miesiącu czy po dwóch musi naprawdę realnie odczuć, że mogło kupić sobie na przykład dużo fajniejszą, dużo bardziej atrakcyjną zabawkę albo wyjść z rodzicem w naprawdę fantastyczne miejsce, na które zabrakłoby mu funduszy, gdyby nie oszczędzanie i gdyby nie odsetki uzyskane od rodzica w ten sposób.